Tak naprawdę to jest taki dzień skrzytania zębami. Dziękuję bardzo, że pani przyszła tak wcześnie i to już 16. Tak naprawdę to nie spodziewałem się nawet, że już 16. Wiem, że nie ma pani nic do ukrycia przede mną. Ale chwilę jeszcze na panią popatrzę, a porozmawiam o tym, co mnie zainspirowało do kręcenia tego filmu. Siedzę sobie i nie mogę się dostać do żadnej z tych książek, które stoją na półce i mogę tylko wspominać. Z rozrzewnieniem wspominam słownik języka polskiego, ponieważ jest on ciągle taką encyklopedią, którą czytałem za młodu i jak gdyby poznawałem na jej podstawie świat. Do dzisiaj mi to nie minęło, bo jedyny świat, jaki znam, to internet i to, co mogę w nim wyczytać. Dalej na półce stoi taka książka Żywność Twój Cudowny Lek. Kiedyś ją kupiłem i bardzo dobrze mi służyła, ponieważ interesowało mnie zawsze moje zdrowie. A tam można się dowiedzieć, jak jeść przy różnych chorobach. Więc w związku z tym, jakie by nie były, to trzeba co innego jeść przy poszczególnych chorobach. Następnie stoją dwie bajeczki, bardzo ładne, bo są to wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Obie, że tak powiem, pełne wierszy, których się można uczyć i które można dzieciom opowiadać. Kot biedny nie może się dostać do szafy, więc pewnie zaraz pojadę mu tam pomóc. Aj. No kocie, chodź. Chodź. Do szafy. Smyrk. I w szafie. Teraz wracamy do książek. Do książek niedostępnych, ponieważ no tak wyszło, że tak powiem, albo taki mamy klimat. Następne są książka Pozostałość z mojej biblioteczki informatycznej. Która zatytułowana jest, pewnie się nie uda zobaczyć i Logika w rozwiązywaniu zadań. No, frapujący tytuł, nigdy mi jej się nie udało przeczytać. Natomiast logikę zawsze stosowałem taką, jaką ją znałem, no po prostu i tak zwaną moją logikę. No i tak właśnie było z większością książek, których nie udało się przeczytać. Stosowało się, co się dało, co się poznało, co się udało chwycić. To człowiek to stosował, co było pod ręką i co musiał, co już zapamiętał. O, a potem jest taki obrazkowy słownik francusko-polski, bardzo ciekawy, ponieważ można z każdej kartki obejrzeć na obrazku wszystkie wyrazy przetłumaczone w języku francuskim i w związku z tym można skojarzyć obrazy z
wyrazami, które je opisują. Potem jest taka ciekawa książka, którą powinienem oddać, ponieważ jest tak naprawdę pożyczona. Jest to książka o brydżu, którą mi pożyczył Bogdan i której też nigdy nie udało mi się zastosować ani przeczytać. Ponieważ ciekawe rozgrywki, bardzo pasjonująca gra. Tylko tyle, że trzeba na grę mieć czas i trzech do brydża, bo czwarty to ja. Potem jak interpretować wyniki badań lekarskich. No i to taka przydatna czasami, ale tak naprawdę to po co, jak lekarze interpretują. Więc co zwykle kombinują z tego, co zbadali, czy co zalecili zbadać, to w tym momencie na pewno będzie dobrze, bo jak gdyby nikt lepiej nie potrafi niż oni. Miliard lat przed końcem świata. To jest bardzo ciekawa książka, fantastyczna, naukowa. Za młodym czytałem i bardzo mi się podobała. A potem, kiedy próbowałem do niej wrócić, to jakoś tak mi przyszedł okres homofobii. I w tym momencie mnie odrzuciło od jej powtórnego czytania, ponieważ jakoś tak mi się bardzo źle tu kojarzyły niektóre wyrażenia, czy niektóre sformułowania. Potem jest taki ciekawy słownik znaków japońskich. No wydawałoby się, że taka daleka kultura, a jak się pozna te znaki japońskie co nieco chociaż, zacznie się czytać, to bardzo mnie to, że tak powiem, interesowało studiowanie tej książki, ponieważ jest tak w ciekawy sposób ułożona, bo są w różny sposób te znaki zestawione ze sobą i różne są wyjaśnienia tych znaków. I w tym momencie można zobaczyć, jak rodziły się właściwie te znaki, jak powstawały, jakie miały korzenie i w związku z tym, jak ułożyły się te słowa japońskie, które po prostu są ludzkie. Takie są ludzkie, że łatwo jest zapamiętać te znaki japońskie. Mimo, że są tak odmiennej kultury, to Japończycy też są ludźmi. W związku z tym te rzeczy, które opisują, są ludzkie. Potem są zasłonięte lekami, oczywiście. Też jakaś informatyczna jest zasłonięta filozofia, to znaczy jest to książka Hegel. Bardzo systematyczny filozof, taki, który bardzo systematyzował nauki filozoficzne i też bardzo ciekawe można przeczytać, ponieważ nauki filozoficzne nie są takie nieludzkie, jakby się wydawać mogło, ponieważ każdy myśli o definicjach wyrazów i oznaczeń, pojęć, w związku z tym, co to znaczy, co i dlaczego. Też ciekawe, potem nie wiem, co są jakieś dwie książeczki cienkie bardzo. Jedna z nich to chyba rozpoznaje jakąś fantastykę naukową. Potem jest parę zasłoniętych. No, tam na końcu nie zapamiętam, co tam jest. Leży tam jeszcze taka książeczka w poprzek na półce. To też pamiętam, że to jest taka fantastyka naukowa, która bardzo mi się podobała. Tak daleko mi się podobała, że wielokrotnie do niej wracałem. Ale niestety tytułu sobie teraz nie przypomnę. To chyba jest właśnie koniec tej półki, która jest tak daleko, tak bardzo niedostępna. Mimo, że ciągle jeszcze jest. A mogłoby jej nie być, bo po co? I tak z niej nikt nic nie wynika oprócz siedzenia i przypominania w sobie wspomnień. Ale tak piękną dziewczynę jak pani, to no, chciałbym kiedyś spotkać, albo żeby
było jej dane się nią zajmować. Mam nadzieję, że nie trafi pani do klasztoru. W związku z tym nie będzie pani dla mnie niedostępna, ponieważ będzie pani miała swoje kłopoty, życie, męża, dzieci, w związku z tym to samo co ja w tej chwili. Samotność przede wszystkim, niezrozumienie i słowić swoje człowieczeństwo, bo czy to kobieta, czy to mężczyzna, to ma swoje człowieczeństwo i kobieta ma więcej nadziei na przyszłość, ma więcej zainteresowania życiem dzieci, przedłużaniem gatunku. Mężczyzna jest bardziej egoistą i nie jest w stanie interesować się tak bardzo życiem kogoś, do kogo to życie należy, ponieważ tak naprawdę on musi decydować o swoim życiu i w związku z tym musi się mu przeciwstawiać, mężczyźnie. Wszystko. I żona, i dzieci, i koledzy. Wszystko się człowiekowi przeciwstawia. Człowiekowi w sensie mężczyźnie, a człowiek to jest kobieta i mężczyzna. I trudno jest znaleźć parkę nie dwóch mężczyzn, którzy są do pewnego czasu przyjaciółmi, dopóki się nie okażą rywalami albo wrogami, bo to różnie bywa. No, przyjaciele często mają tak co do siebie, że mają przeciwne zdanie, więc w związku z tym samo z siebie stają się pewnego rodzaju wrogami. A rzadko można spotkać kobiety i mężczyzny, którzy razem jakiś blok czy vlog, ideolog układają, ponieważ najczęściej ich wypowiedzi są na tyle odmienne, że mają tak różne zdania na różne tematy, że jak gdyby trudno się, nie uzupełniają się, tylko mogą się mijać tak naprawdę. Ciekawe, piękne, piękne. Bardzo się cieszę, że pani mnie dzisiaj odwiedziła. Pomyślę, co potem jeszcze zrobić z tym dzisiejszym dniem.